Kolejne pytanie zaczyna się wierszem z Hebrajczyków 6:6. Natomiast dla kontekstu przeczytam od 4 wiersza. Die nächste Frage betrifft ja Hebräer 6, Vers 6, aber ich lese schon von Vers 4 an wegen des Zusammenhangs. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy w wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. I teraz pytanie. Czy dopóki człowiek żyje, jest nadzieja? Czy też jeżeli ktoś poznał Ewangelię, chodził do zgromadzenia, wyszedł z katolicyzmu, nawet był ochrzczony, bo twierdził, że wierzył, a może nawet łamał chleb, potem przestał i wrócił do katolicyzmu i zaczął twierdzić, że jest ateistą, a do katolicyzmu przystał ze względu na tradycję. Czy jest możliwe, aby taka osoba się nawróciła? Czy możemy się o taką osobę modlić, aby się nawróciła? Czy to grzech się o kogoś takiego modlić? Bevor ich zu den Fragen auf der Folie komme, möchte ich kurz etwas sagen zu Hebräer 6. Zanim przejdziemy do tego pytania, chciałbym krótko do Hebrajczyków 6 rozdział. Die Menschen, um die es in Hebräer 6, Vers 4 bis 6 geht, waren nie bekehrt. Ludzie, o których jest mowa w Hebrajczyków 6, od 4 do 6 wiersza, oni nigdy nie byli nawróceni. Sie hatten kein Leben aus Gott. Nie mają życia z Boga. Sie waren ein Stück den christlichen Weg mitgegangen. Oni szli przez jakąś część swojego życia tą chrześcijańską drogą. Hatten äußerlich manche Segnungen miterlebt. Zewnętrznie przeżyli co niektóre błogosławieństwa, aber hatten sich nie bekehrt. Ale nigdy się nie nawrócili. Und jetzt sagten sie, nein, das Christentum ist nichts für mich, ich will wieder zum Judentum gehen. I mówią, nie, chrześcijaństwo to nic dla mnie, wrócę do żydostwa. Und die Frage, die sich dann in Verbindung mit Hebräer 6 stellt, ist folgende. I pytanie, które tutaj powstaje, jest następujące. Was kann man solchen Menschen noch anbieten? Was kann man solchen Menschen noch sagen? Cóż można takim ludziom jeszcze zaoferować, albo co można im jeszcze powiedzieć? Sie haben alles gehört und haben gesagt, nein, Christus will ich nicht. Oni wszystko słyszeli i powiedzieli, nie, Chrystusa nie chcę. Was kann man ihnen noch anbieten, dass sie Buße tun? Cóż im jeszcze można zaoferować, aby pokutowali? Nichts, sie müssen Christus annehmen, einen anderen Weg gibt es nicht. Nic, oni muszą przyjąć Chrystusa, nie ma innej drogi. Das ist die Bedeutung in Hebräer 6. Takie jest znaczenie tych wierszy z Hebrajczyków 6. Es geht um Menschen, die sich nie bekehrt hatten. Chodzi tutaj o ludzi, którzy się nigdy nie nawrócili. Und der Schreiber geht dann weiter und sagt, ich bin im Blick auf euch, ihr lebt mit besseren, von besseren Dingen überzeugt. I ten pisarz mówi, patrząc na was, chcę przekonywać o lepszych rzeczach. Da schreibt er an die wahren Gläubigen. I on wtedy pisze do tych prawdziwych wierzących. Jetzt zu diesen Fragen. I teraz co do tych pytań. Gibt es Hoffnung, solange der Mensch lebt? Czy dopóki człowiek żyje, jest nadzieja. Wir haben gestern gesehen am Beispiel von Pharao, es gibt ein zu spät. Wczoraj, patrząc na Faraona, widzieliśmy, że jest coś takiego jak za późno. Aber es gibt nur einen, der dieses zu spät festlegt, und das ist Gott. Ale jest tylko jeden, który to za późno ustanawia, i tym kimś jest tylko i wyłącznie Bóg. Und deswegen sollten wir, solange ein Mensch lebt, nicht sagen, es ist zu spät. I dlatego my, dopóki jakiś człowiek żyje, nie powinniśmy nigdy powiedzieć za późno. Denn nur Gott legt fest, wann es zu spät ist. Bo tylko i wyłącznie Bóg postanawia, kiedy jest za późno. Mit dem Tod ist es. Ale z chwilą śmierci jest za późno. Aber wir sollten es nicht sagen, sondern sollten nicht aufhören zur Bekehrung zu wirken und dafür zu beten. Ale my tego nie powinniśmy mówić i powinniśmy działać, by człowiek się nawrócił i modlić się. Ich habe eine Begebenheit gelesen. Czytałem o pewnym zdarzeniu, wo ein Mann auf dem Sterbebett lag, gdy człowiek był na łożu śmierci, da hat er für sich selbst gesagt, i on sam dla siebie powiedział, es ist zu spät. Jest za późno. Aber wir sollten es niemals sagen, denn wir sind nicht Gott und können das nicht festlegen. Ale my nigdy tak nie powinniśmy powiedzieć, nie jesteśmy Bogiem i nie możemy. Dann wird hier ein Beispiel, eine Situation geschildert. Tu jest, w tym pytaniu jest przedstawiona pewna sytuacja.
Und das ist eine sehr traurige Situation. I to jest bardzo smutna sytuacja. Und doch können wir die Frage, die dann anschließend gestellt wird, nicht beantworten. I jednak nie możemy odpowiedzieć na to pytanie, które tu jest zadane. Ob eine solche Person sich bekehrt hatte oder nicht, das wissen wir nicht. Czy jest możliwe, aby taka się osoba nawróciła? Czy ona się nawróciła? Am Leben, an den Früchten können wir es nicht erkennen. Nie wiemy. Po owocach, po jej życiu nie jesteśmy w stanie nic rozpoznać. Aber wir können nicht in Herz schauen. Ale my nie potrafimy zajrzeć w serce. Nur der Herr kennt die Seinen. Tylko Pan zna tych, którzy są Jego. Wir müssen uns von einer solchen Person distanzieren. Musimy się zdystansować od takiej osoby, weil sie in falschen, bösen Verbindungen bleiben möchte. Bo ona chce pozostać w złych relacjach. Aber die Frage, ob sich eine solche Person bekehrt hatte oder nicht, die überlassen wir getrost dem Herrn. Ale to, czy taka osoba się nawróciła, zostawmy to Panu. Deswegen können wir weiter für eine solche Person beten. Dlatego za taką osobę możemy ciągle nadal się modlić. Vielleicht beten wir besser, dass sie umkehrt. I módlmy się, by ona zawróciła. Denn umkehren kann sie, ob sie bekehrt war oder nicht. Bo zawrócić może obojętnie, czy była nawrócona, czy nie. Und ich meine, wenn man auf die Idee kommt, für jemanden zu beten, könnte Sünde sein. I jeszcze jedno, jeśli ktoś wpadnie na taki pomysł, by za kimś się modlić, to jest grzech. Das wäre ein seltsamer Gedanke. To jest co najmniej dziwna myśl. Wir können zu dem Herrn flehen. Możemy błagać Pana. Und ihn bitten, dass er an den Herzen wirkt. I prosić Go, by działał w sercach. Wir haben es heute betrachtet, dass es ihm möglich war, Saulus zur Rückkehr zu bringen. Dzisiaj to rozważaliśmy, że to było możliwe, by ten Saul z Tarsu nawrócił się. Und Saulus sagt von sich, ich bin der größte der Sünder. A on mówi o sobie, jestem pierwszym, największym z grzeszników. Und wir haben es heute gesagt, das bedeutet, es gibt keinen, den der Herr nicht erreichen könnte. I to, co powiedzieliśmy, nie ma takiego człowieka, którego Pan nie mógłby sumienia osiągnąć.